Odpędzamy wszystko co złe, przechodzimy przez skansen, no i witamy światłość, no bo już dnie zaraz będą coraz dłuższe i już czekamy z niecierpliwością na słońce, no i na powrót tego co dobre, na powrót światłości. Nasz sezon kończymy jak zawsze Śląską Wigilią, czyli tym wydarzeniem plenerowym, które jest poświęcone dawnym tradycjom. Tradycjom, które też często gdzieś giną, warsztatom, których jeszcze gdzieś tam niedawno można było wykonać, a już teraz często się zapomina, na przykład ozdoby słomiane. No i przede wszystkim można wziąć u nas udział w pochodzie kolędników. Dzisiaj debiutujemy naszą dygającą kapelą. Jesteśmy jedynym muzeum na wolnym powietrzu, które w kraju, które taką kapelę posiada od paru miesięcy. Bardziej to mi przypomina czasy moje dzieciństwa. No, też były takie pochody, też było to właśnie śpiewanie i wspólne. No trochę inne święta były niż teraz są. Jakbym chciał powiedzieć, co tak bardzo różni Śląsko kultura w okresie Bożego Narodzenia, to jest tak, dzieciątko noszące prezenty, makówki, no i jeszcze coś z suszonych owoców. To może być moczka, a może to być zwykły kompot suszu. Jak ktoś tych trzech elementów nie ma, powtórzmy, dzieciątko noszące prezenty, makówki i coś z suszonych owoców, to ja bym się już poważnie zastanowił, czy ten ktoś jest jeszcze Ślązokiem. Mono się ktoś z tego powodu znerwuje, no ale cóż, mnie tu nie płacą, żeby cyganić, no godą jak jest.